Serdecznie witamy wszystkich mieszkańców gminy Dobre Miasto. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w głosowaniu na budżet obywatelski, które rozpocznie się 4 listopada w poniedziałek i potrwa do piątku. Szczególnie prosimy o oddawanie głosów na projekt numer 4 Konsorcjum Miejsko-Wiejskie Przestrzenie Przyjazne Mieszkańcom, czyli zagospodarowanie terenu na ulicy Grudziąckiej, pod nowe przedszkole, plac zabaw Podleśnej oraz teren rekreacyjny w Jesionowie. Jesteśmy właśnie na terenie dawnego przedszkola samorządowego na ulicy Grudziąckiej. W tym miejscu chcemy, żeby powstała przestrzeń przyjazna mieszkańcom. Planujemy wyburzyć to przedszkole, które jest z azbestu, wyburzyć ogrodzenie, postawić kilka ławek dla mieszkańców. Planujemy również postawienie energooszczędnych lamp, żeby było bezpiecznie po zmroku na tym terenie. Planujemy również nowe nasadzenia. Serdecznie witam na terenie w naszej miejscowości Podleśna. Znajdujemy się na działce numer 254, planowanej pod budowę naszego świetnego placu zabaw. Planujemy tutaj na tym placu zabaw wykonać tak zwaną tyrolkę w tylnej części placu zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie, ławeczki i stoliki dla mam, betonowy stół tenisowy oraz piaskownicę, której nawet od początku powstania wsi tutaj nie było. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Dobre Miasto, w szczególności Grudziąckiej, Podleśnej i Jesionowo w celu głosowania i żebyśmy ten projekt wygrali. Nasze dzieci potrzebują tego, żeby rozwijały się fizycznie w sposób należyty, nie tylko siedząc przy komputerach, lecz korzystając, tak jak do tej pory, ze świetlicy świetnie wyposażonej i w przyszłości może właśnie z tego naszego placu zabaw. Dodam, że przy tym placu zabaw postaramy się jeszcze w przyszłym roku zrobić małe boisko do piłki ręcznej, dlatego i starsi, i młodsi, i mamy, i dziadkowie, ojcowie, wszyscy będą mogli z niego korzystać. Kolejnym naszym punktem spotkania jest Jesionowo. Znajdujemy się na terenie mini siłowni. Planujemy tutaj wybudować zestaw sprawnościowy, karuzele, tablice informacyjne dla naszych dzieciaków, młodzieży i nie tylko, oraz żeby te tablice informacyjno-edukacyjne się sprawdzały w przyszłości i nasze dzieciaki wyciągnęły dobre perspektywy na dalszy rozwój. Drodzy dobromieszczanie, zachęcamy Was do głosowania. Głosujemy w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście od 4 do 8 listopada. Głosowanie będzie odbywało się w sali ślubów. Będzie tam postawiona urna. Zachęcamy Was do zagłosowania na projekt Konsorcjum Miejsko-Wiejskie Przestrzenie Przyjazne Mieszkańcom. Dobre Miasto, ulica Grudziącka, Podleśna i Jesionowo.